odnotowano największy przeskok. Jastrzębie-Zdrój wypadło ze strefy czerwonej od razu do zielonej. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy mogą odetchnąć pełną piersią, nie muszą już na ulicach nosić maseczek, nie obowiązują ich szczególne obostrzenia dotyczące m.in. wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii czy wesel. Jest ulga? No tak, bo w takiej temperaturze w maseczce to nieprzyjemnie. Czyli dobrze się stało? No dobrze, ale uważać trzeba, nie wiadomo. Jeszcze chyba bardziej nawet teraz. Władze Jastrzębia-Zdroju nie kryją radości. Do samego wprowadzenia obostrzeń mają zastrzeżenia. Może podział na strefy jest istotny, jeżeli chodzi o pomieszczenia zamknięte, wejścia do sklepów, zakupy czy w miejscach usług. Natomiast na wolnym powietrzu to nie ma żadnego znaczenia. W Jastrzębiu zwracają też uwagę na to, że chociaż utrudniono funkcjonowanie wielu przedsiębiorcom, wprowadzając w mieście strefę czerwoną, to nie poszła za tym żadna pomoc. O tym myślą także w Rybniku, który wciąż pozostaje czerwony. Dobrze jest robić wiele testów, ale statystycznie wszędzie porówno. Wtedy mielibyśmy prawdziwy obraz sytuacji. A jeżeli one są w tylko niektórych wybranych grupach robione, no to mamy taki efekt, jaki mamy. Bardzo współczujemy wszystkim przedsiębiorcom, którzy są z czerwonej strefy. Oni działają na zasadach niekonkurencyjnych w stosunku do innych miast. Przed podobnym problemem lada dzień stanąć mogą Katowice. Miasto znalazło się w nowo utworzonej strefie różowej. Ta ma oznaczać, że miasto jest zagrożone przeniesieniem do strefy żółtej lub czerwonej, jeśli liczba zachorowań będzie rosnąć. Władze Katowic uspokajają jednak, że powodów do niepokoju nie ma. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej trafimy do zielonej strefy, choć nie wiem, co jeszcze będzie można wymyślić w tej walce z pandemią. Oczywiście trzeba do tego podchodzić w sposób poważny. Przy czym ja obserwuję to, co się dzieje w naszym mieście od początku pandemii i można powiedzieć, że nasza ilość zachorowań jest zawsze oparta na takiej krzywej sinusoidalnej, że raz mamy bardzo dużo zachorowań, raz mamy bardzo mało, raz w ogóle zdarzały się przeżniki, kiedy w ogóle nie dochodziło do zarażeń, ale to wszystko jest związane przede wszystkim z ilością realizowanych badań. Władze Rudy Śląskiej, która od dzisiaj nie jest już w strefie czerwonej, a w żółtej, mówią jasno, samorząd sam nie jest w stanie zrobić w zasadzie nic. To jest pełna współpraca nie tylko władz miasta z władzami sanitarnymi, ale przede wszystkim odpowiednia postawa mieszkańców całego miasta. Jeżeli wszyscy Rudzianie będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, będą dbać o swoje bezpieczeństwo, będą zachowywać dystans, będą zakładać maski w pomieszczeniach zamkniętych, to jest szansa, że łagodnie przejdziemy ten czas pandemii, ale stuprocentowej pewności nie ma. Myślę, że możemy mówić o minimalizacji skutków, ale o całkowitej eliminacji zagrożenia absolutnie nie. Lista powiatów, w których wprowadzone są dodatkowe obostrzenia, aktualizowana jest co tydzień. Obecnie w strefie czerwonej jest powiat rybnicki, Rybnika, w żółtej Ruda Śląska, Żory i powiat pszczyński. Dziś padł w Polsce nowy rekord zachorowań na koronawirusa. Stwierdzono 903 nowe zakażenia, najwięcej, bo 168 w województwie śląskim. Zmarło kolejnych 13 osób. Im bliżej początku roku szkolnego, tym więcej wątpliwości. Samorządy przygotowują różne warianty na wypadek, gdyby okazało się, że normalna nauka w szkołach nie jest możliwa. Sosnowiec bardzo poważnie rozważa stacjonarne rozpoczęcie roku szkolnego dopiero w połowie września. Wcześniej dzieci i młodzież mieliby się uczyć przez internet. Ponadto w planach jest wprowadzenie zmianowości. Część klas przez 2 tygodnie uczyłaby się w szkołach, a część przez internet. Potem nastąpiłaby zmiana. To na razie tylko propozycja. Ostateczna decyzja będzie należała do rodziców. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy mieli w zanadrzu alternatywny scenariusz. To jest bardzo istotne, aby tego chaosu w momencie, tak jak pan wspomniał, pojawienia się czerwonej strefy, być może wyłączenia jednak części nauczania, żebyśmy mieli jakieś rozwiązania. No i my właśnie kończymy opracowanie takiego rozwiązania. W poniedziałek, najdalej we wtorek przedstawimy je jako alternatywę do tych możliwości, jakie mamy. Wszyscy zdają sobie sprawę, że to może być bardzo trudny rok szkolny. Wielu rodziców nie wyobraża sobie jednak zdalnego nauczania i zakładają, że dzieci będą się jednak uczyć w szkołach. Chciałabym, żeby wróciły. Zdalna nauka nie zdała egzaminu, moim zdaniem. Dlaczego? Mniej się uczyły, mniejsze wymagania, mniejsze obowiązki. A dla nas większe, dla rodziców. Takie rozwiązanie byłoby jednak dobre dla większości szkół, ponieważ liczba uczniów i możliwości lokalowe poszczególnych placówek nie pozwalają na całkowite dostosowanie ich do reżimu sanitarnego, w tym m.in. do utrzymania odległości pomiędzy uczniami. W naszej szkole jest to o tyle ważne, że mamy sporą grupę zarówno uczniów, jak i pracowników z grupy podwyższonego ryzyka. Więc tutaj
bardzo tęsknimy za naszymi uczniami, bardzo chcielibyśmy jak najszybciej się z nimi spotkać, ale tak naprawdę przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo i zdrowie. Dlatego też profilaktyka w tym przypadku powinna być najważniejsza. Wiele samorządów obawia się, że nawet jeśli uczniowie wrócą we wrześniu do szkół, to pojawiające się przypadki zakażenia COVID-19 zmuszą dyrektorów do wprowadzenia nauki zdalnej. Luksusowe samochody za pół ceny. Urząd Skarbowy w Częstochowie po raz kolejny wystawił na licytację drogie samochody, które wcześniej zostały zajęte na poczet spłaty zaległych podatków. W piątek do sprzedaży zostało wystawionych 5 aut, w tym 2 Aston Martiny. O częstochowskich licytacjach zrobiło się ostatnio głośno, po tym jak jeden z uczestników udostępnił zdjęcia wystawionego przez Skarbówkę na sprzedaż Ferrari F430. To po prostu było auto, które nie wiem, było naprawiane albo coś takiego i było niekompletne i to wszystko. A to w jakim stanie był ten samochód? Strasznym, jak na to, co media rozgłosiły, co tam będzie do kupienia. Po prostu została tylko karoseria i to taka, która stała kupę lat gdzieś na powietrzu. Deszcz padał do środka, bo szyby były niepozamykane. Jak silnika, skrzyni, czegokolwiek. Na te zarzuty przedstawiciele administracji skarbowej odpowiadają teorią, że informacje o złym stanie samochodów kolportują osoby, które chcą kupić wybrane modele. W ten sposób mają zniechęcać potencjalną konkurencję. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że to są samochody używane, które z uwagi na obowiązujące procedury trochę musiały poczekać na sprzedaż. To jest bardzo istotne. Co również jest istotne i dla nas jest bardzo ważne, to sprzedajemy wszystko, co da się sprzedać, na co się znajdą klienci. Tak? Więc nawet jeśli te samochody są w troszkę gorszym stanie niekiedy, to one i tak znajdują klientów, bo trudno nazwać je złomem albo złą działalnością sytuacja taka, gdzie samochód używany sprzedaje się za 40, 60, 80 czy 100 kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z informacji Urzędu Skarbowego w Częstochowie wynika, że z 23 wystawionych samochodów sprzedanych zostało 21, w tym Maserati, Volvo XC60, BMW serii 5, Mercedesy CLS i E, Land Rovery, Lexusy, Jaguary czy Audi RS5 Coupé. Kolejna ciężarówka z odzieżą, żywnością i środkami czystości wyruszyła w piątek z Katowic na Ukrainę. To pomoc humanitarna dla mieszkańców zachodniej części Ukrainy, którzy ucierpieli w czerwcowych powodziach. My już w tym roku pomogliśmy dwóm powiatom polskim, które ucierpiały i zostały zalane. Tylko że w ich przypadku zareagowaliśmy na ich apel i przekazaliśmy środki finansowe w wysokości 300 tysięcy złotych. W przypadku Ukrainy dostaliśmy prośbę konsula generalnego Ukrainy, który pokazał nam, w jaki sposób Ukraina ucierpiała, właściwie wioski ukraińskie na Podkarpaciu w okolicy Stryja, Iwano-Frankowsk, ucierpiały wskutek powodzi. Odpowiedź na apel nastąpiła szybko. Pierwszy transport, na który składały się 4 tony butelkowanej wody, dotarł już do poszkodowanych. To dar od jednej z firm zajmujących się jej produkcją. My lubimy pomagać, lubimy takie akcje. Pomagamy od wielu lat, jesteśmy od 40 lat na polskim rynku, polską firmą, dlatego chętnie lokalnie włączamy się w takie działalności. Pamiętamy powódź z 97 roku, kiedy to bardzo mocno byliśmy zaangażowani i pomogliśmy Wrocław, cały Dolny Śląsk. Dlatego wróciły wspomnienia, mówimy, jeżeli dotknęło to Ukrainę, oczywiście trzeba pomóc. Dziś wyruszył kolejny transport. Koordynacją zbiórki zajęła się Fundacja Wolne Miejsce. Mamy 3,5 tony dobrych rzeczy. Mamy przede wszystkim chemię gospodarczą, która stanowi prawie 2 tony tego transportu. To są rzeczy, które są chyba najbardziej dzisiaj potrzebne ludziom, którzy przeżyli powódź. Bo trzeba te domy doczyścić, trzeba wszystko tam doprowadzić do porządku. Oprócz tego zebraliśmy również bardzo dużo produktów żywnościowych z długim terminem przydatności, a również mamy ubrania, oczywiście zaznaczam, nowe. Za transport zarówno wody, jak i produktów wysłanych dzisiaj zapłaciły Katowice. Tylko w Czernichowcach w wyniku powodzi zostało poszkodowanych ponad 280 rodzin.